Witajcie na kanale Strzelackie Triki z Ameryki. Po ostatnich tych zamieszaniach na Bałtyku dostałem wiele e-maili i pytań z zapytaniem, co będzie. Ja wam powiem tak, jedyne co na pewno będzie, to będzie zima. Pytają mnie ludzie, jak się przygotować. To w zależności od możliwości, dlatego że jedni mogą wyjechać i daleko od płopotów, drudzy nie mogą. I zważywszy na to, że Ziemia jest globalną wioską, kłopoty mogą być wszędzie i ja wam pokażę, jak ja się przygotowuję na każdą zimę i jak z tym jest jak z bronią. Lepiej mieć i nigdy nie potrzebować, czy potrzebować raz, a nie mieć. Tak samo mówię, mamy taką dmuchawę, pokażę wam później, na kerosyn, na naftę. Ona jest dobra, jeżeli jest pomieszczenie, gdzie ma dobrą wentylację, albo na budowach po prostu, gdzie się robi framing i żeby się trochę po prostu nie zamarzać przy dużych mrozach, to czy halach otwartych, to często to właśnie stosuje się w Ameryce. Gazowa albo na kerosyn, na naftę. Na naftę są tańsze. I mam tu taką bańkę oryginalną, kerosyny oczywiście. Tak just in case, bo jakby zabrakło gazu czy czegoś innego, to zawsze jest alternatywa. Tu mam taki z odzysku. Wszystkie baniaki, które używam, one są identyczne. Tylko na tym pisało i był w środku lacquer thinner, rozpuszczalnik, a w tym jest po prostu nafta. One są identyczne. Jak lakier został użyty, to można wlać tam czy benzynę, czy ropę, czy nawet właśnie naftę. I to jest bardzo dobry pojemnik do przechowywania, dlatego że jeżeli w takim pojemniku oryginalnym to może stać 50 lat, a gdy one są identyczne, podejrzewam, że nawet w tej samej fabryce robione, to co to za różnica? Dlaczego utylizować te i po prostu płacić za utylizację, kiedy można użyć samemu, czy nawet rozdać znajomym, bo nie wszyscy z moich znajomych używają w takich dużych bańkach rozpuszczalników, dlatego jak mam puste, a mnie pytają, że mam, to im po prostu dam i już. Na naftę. Normalnie tu się wlewa się naftę, podłącza do prądu, tu ustawia się temperaturę, no i pozamiatane. Jaki jest z tym problem? No można to stosować, gdzie jest dobra wentylacja, dlatego że spaliny nie są zdrowe. Stosuje to się tu na budowach, gdzie robię załóżmy framing, żeby chociaż trochę się ogrzać, a nie ma po prostu zamkniętych pomieszczeń. Także jak robiliśmy takie roboty kiedyś na otwartych właśnie, to zostało to kupione. No i tak jest. I jeść nie chce, niech stoi. Tu stoją dwie butle po 30 chyba. Nie wiem, to na funty czy na galony to się liczy, ale chyba 30 funtów wchodzi w taką butlę gazu. Także to jest bardzo dobre źródło energii, zwłaszcza jeżeli ktoś musi to ogrzewać w domu, bo jak to mówią, things happened i dobrze to mieć. Jak już mówiłem, paliwo jest najważniejsze do generatorów, a amunicja do broni. Bez tego to po prostu to tak jakbyście tego nie mieli. I butla z gazem jest bardzo dobrym źródłem energii. Do tego mam tu takie właśnie słoneczka. Kilka takich mam. I się zakłada na butlę z gazem po prostu i odpala i już nie marzniemy. Zwłaszcza to jest dobre, moim zdaniem, dobre rozwiązanie jako taki backup do bloku, dlatego że taką butlę z gazem możecie wrzucić pod łóżko czy do szafy, w kącie gdzieś przyrzucić i nikt nie będzie nawet zauważał, że ona jest, a jak będzie potrzeba, to po prostu wyciągacie to i już. Oczywiście
przy spalaniu tego będzie powstawała para wodna, ale ponieważ wszystkie mieszkania na całym świecie oprócz strefy monsunowej w lecie są zbyt suche, dlatego trochę pary wodnej Wam nie zaszkodzi. Kobiety będą miały lepszą cerę. Jak już będzie tego za dużo, to możecie to otworzyć okno i sobie wywietrzyć. Także najważniejsza rzecz to mieć czym opalać. I do tego mówię, no paliwo do generatorów, butle z gazem definitywnie trzeba mieć. Jakby już wszystko to zawiodło, to ja mam taki jeszcze nówka, stoi dopiero rozpakowany w tym roku, bo nie było takiej potrzeby. 20 lat temu kupiłem piec na drewno i na węgiel. Tak po prostu ktoś tam wyprzedawał i była okazja, kupiłem to za bezcen i tak zawsze a niech stoi, jeść nie chce. I mam możliwość go we własnym domu do komina podłączyć w przeciągu, podejrzewam, że 15 minut, bo jest po prostu otwór w kominie zrobiony i jest tylko po prostu rurę podłącz, otworzyć drzwiczki i włożyć rurę, czy nawet tam jest nie drzwiczki, tylko taki deker specjalny. Tak to w Ameryce robią. Także mam odpadu też mnóstwo, w tym roku nie wywozimy, mnóstwo odpadu składowanego, także jak już wszystko zabraknie, to nawet węglem i drewnem mogę palić. Oczywiście jak to wszystko już macie, to nie zapomnieć o gotówce. Gotówkę trzeba mieć. Jak dużo? Ja powiem tak, trzymanie gotówki w banku to jest kretynizm. To jest najmniej bezpieczne miejsce. Natomiast w czasach, kiedy jest taka inflacja, to w ogóle trzymanie gotówki więcej niż potrzeba, to jest nie najmądrzejsze posunięcie. Dlatego mówię, no ja kupiłem jeszcze dwie dodatkowe butle z gazem i trzecią zatankowałem. I na drugim warsztacie, gdzie jest forklift, mam chyba trzy butle z gazem. Także to zawsze można wymienić na coś, ale jak już to wszystko macie, to nie zapomnijcie o gotówce. Moim zdaniem tak dużo, żeby opłacić mniej więcej, przynajmniej 3 do 6 miesięcy wszystkie płatności, jakie macie. Żeby Was nikt tam nie ścigał, czyli po prostu jak banki zamkną, że w bankomatach czy w bankach nie będzie drukowanego pieniądza i nie będziecie mieli dostępu, dostępu nie będzie przez internet, do pieniądza, to po prostu fizycznie macie na pół roku. Druga sprawa, ja jak możecie, jeszcze Wam zostanę jakieś pieniądze. Ja osobiście uważam srebro, czy to uncjowe, czy takie cegiełki większe, 10-uncjowe, czy kilogramowe. Oczywiście jak ktoś myśli uciekać z kraju, to srebro nie jest dobre. Dlaczego? Powtarzam. Jeżeli ktoś musi uciekać z kraju i myśli, że będzie uciekał z kraju, nie da mu się bogactwa wywieźć w postaci srebra, dlatego że w postaci do wartości waga tego jest zbyt duża. Lepsze w tym przypadku jest złoto, dlatego że złoto można po prostu w bardzo małych kieszeniach gdzieś schować bardzo dużo wartość. Jeszcze lepsze są diamenty, ale z diamentami jest problem, że raz, że musicie się na tym znać, dwa, że nie da się tego tak szybko sprzedać. Natomiast uncjowe, czy półuncjowe, czy kwadrowe złote monety to większość ludzi rozpoznają na świecie. Dlaczego ja jestem orędownikiem srebra? Dlatego, że nigdy w życiu, w historii nie było tak dużej różnicy między srebrem a złotem. Jest to zachwiane i niektórzy mówią, że srebra uncja powinna kosztować przynajmniej 5 tysięcy. Także ja nigdzie się nie wybieram z Ameryki, bo uciec już nie mam dokąd. Także jestem orędownikiem, żeby trzymać sobie bogactwo w srebrze. Oczywiście w złocie też. Palałem dzisiaj. Staram się przynajmniej raz w roku je odpalić i chodziły dziś w lunch generatory. Ale pokażę Wam, co jeszcze
wrzuciłem oczywiście do generatorów jeszcze 20 litrów paliwa, czyli będę miał pewnie w sumie ze 200 litrów i dodatkowo nabite są dwie nowe i jedna stara butla gazu, dlatego że jeść to nie chcę. Tu wam pokażę, jeszcze jest, nie wywozimy, jest kilkanaście takich beczek głównie sklejka, ale trafia się też płyta wirowa i potem wam powiem odnośnie tej płyty wirowej, jaka jest hipokryzja zielonych. W takich beczkach przechowujemy zżyny, te beczki są przy wszystkich maszynach. Te większe są albo na wózkach, albo stoją tu w takiej skrzyni, albo są tu ustawione wręcz przy ścianie. Normalnie to szło do kontenera na śmieci, ale nie wiadomo, jaka będzie zima, więc tak just in case, jak to mówią Amerykanie, trzymamy to wszystko, bo jeżeli nie mi się to przyda, może się to przydać moim znajomym. A powiem wam, jaka jest zielony hipokryzja, bo jakby bym tym palił, załóżmy na ognisku, to zaraz by się zieloni oburzyli, że to jest nieekologicznie. Zaraz wam powiem, jak to wygląda w praktyce tu w Stanach. Właśnie widzicie, taka jedna beczka, a tu jest druga taka beczka. I mówię, no w drugim pomieszczeniu jest chyba 15 takich beczek już pełnych, także mamy tego od cholery i na wózkach też. Oczywiście pod względem przygotowania się do zimy czy ogólnie, to nie mówimy o takich rzeczach, że trzeba mieć, załóżmy, jedzenie na przynajmniej pół roku, wodę zmagazynowaną przynajmniej na kilka tygodni. To po prostu jest standard i każdy rozumny człowiek rozumie to i to w ogóle o tym nie dyskutujemy. I nauczyli mnie tego tu milionerzy Amerykanie. Kiedy przyjechałem do Ameryki, to pamiętam, bardzo mnie zaskoczyło, jak robiłem w takich właśnie bogatych domach, że oni wjeżdżają do garażu i mają, mieli akurat ci ludzie takie małe okienko, gdzie wystawiali zakupy. Z drugiej strony ściany, jak już weszli do domu, to te zakupy były półki. Półki były pochylone. Oni wyciągali różne rzeczy i stawiali od tyłu tych półek, ponieważ te półki były pochylone. Z drugiej strony, jak brali do codziennego użytku te rzeczy, które po prostu kupowali, czy to makaron, czy to jakieś puszki, czy przetwory, czyli ciągła była rotacja. Ileś było na tak zwanym ZN, zapasach nienaruszalnych, ale po prostu kupowali, raz ich to kosztowało, żeby zrobić zapasy, a potem na bieżąco to używali i zbrali z półki, tak jak tu, z jednej strony, a z tyłu, od strony garażu, wkładali to tak, że to się samo sukcesywnie przesuwało, dlatego że te półki, jak mówiłem, były pochylone i puszki na przykład leżały i one same się toczyły, ale inne rzeczy trzeba było po prostu przesunąć, tak jak mąka czy ryż, pamiętam. Także oni mnie tego nauczyli i bardzo szybko ja też się zorientowałem, że taką rzecz warto mieć, dlatego że pamiętałem jeszcze czasy kryzysu i niedoboru wszystkiego i pamiętałem, jak to może być lucky snack. I już nie ma, dlatego że supermarket ma zapasu na 8 do 10 godzin towaru, nie ma dostaw, nie ma żarcia. Zwłaszcza wiedzą to ci, którzy mają po prostu większe posiadłości, mieszkają daleko od miast, czyli zanim oni by pojechali kupić coś, to już ci miejscowi na pieszo by to rozkradli. Miałem wam powiedzieć jeszcze o tym, że ekolodzy, czy tam zieloni się oburzą, że palenie płyto to jest nieekologiczne i takie tam pierdu. Posłuchajcie, co ja wam powiem. Ja nie jestem ekspertem, ja się na tym nie znam, ale znam firmę,
tu w Stanach. Wiadomo, że Nowy Jork to jest najbardziej takie tutaj na wschodnim wybrzeżu zielone miasto, które tam zieloni pchają różne rzeczy i od pewnego czasu, pamiętam kilkanaście lat temu, jak wyszło rozporządzenie, że w pizzeriach albo te piece mogły być elektryczne, albo w tych bardziej tradycjonalnych, żeby było na grube takie brikety z prasowanych trocin. Dlatego, że te sprasowane trociny z drewna jako spalenie niby tam bezresztkowe czy whatever, tam oni to stosowali i znam firmę, która płytę meblową i sklejkę i oczywiście dodatki jakichś tam innych trocin mielili to, po prostu takie są młynki specjalne, to Niemcy robią, w Chicago można kupić takie takie rzeczy, jest firma na całe Stany, to nie pamiętam w tej chwili jak ona, ta marka jest, ale to nie ma żadnego znaczenia. Oni to mielili i robili z tego brykety. 80% było, pochodziło ze szynków, z płyty, bo to była, brali to z fabryki, z mass production, z masowej produkcji, gdzie to po prostu płyta paździerzowa szła, czy tam płyta wiórowa i mielili to i robili z tego brykety. Sprzedawali to do Nowego Jorku. W Nowym Jorku wszystkie certyfikaty to przeszło i wszyscy byli zachwyceni, że to taki wspaniały produkt i że to po prostu takie ekologiczne. A to pochodziło z płyty meblowej. Także taka moja konkluzja, bo miałem, pamiętam to, no co prawda było to kilkanaście lat temu, ale myślicie, że to do tej pory coś się zmieniło? Biurokraci są wszędzie tacy sami. Standardowo zapraszam na mediapartner24.pl i na drewno.pl, aby tam nabyć moje książki albo przynajmniej zostawić komentarz. Zapraszam, żeby zostawić chociaż ze 3 kropki lub 4 wykrzykniki komentarza dla zasięgu. Jak się podobało, to standardowo dajcie lajka. Miłego dnia Wam życzę i niech moc będzie z Wami.